Jesteśmy na ramówce Polsatu, więc o telewizję jeszcze muszę zapytać. Wiele mówiło się o tym, że Edward Miszczak przechodzi do Polsatu, że gwiazdy, które przeszły z TVN-u do Polsatu wcześniej, w jakiś sposób może będą karane. Tak też niektórzy odebrali choćby zwolnienie Katarzyny Skrzyneckiej z Twoja twarz brzmi znajomo. No i pytanie, które pewnie się już pojawiło, ale będzie wyjściem do kolejnego. Czy ty obawiałaś się o swoją pozycję w tańcu, czy właśnie w ślubnych projektach? Ojej, ja jestem taką osobą, która nie lubi się bać, więc nie obawiałam się jakoś szczególnie. Ja przez to też, że ta praca w telewizji nie jest moją jedyną pracą, tylko jedną z wielu odnóg, powiedzmy sobie, jestem w stanie bez tej telewizji przeżyć. Oczywiście nie to, że nie byłoby mi przykro, bo gdzieś tam uwielbiam tą telewizję, absolutnie jest to mój żywioł i spełniam się tu, realizuję i uwielbiam to. Natomiast no, nawet jeżeli by zaszły jakieś zmiany, to nie byłby to dla mnie absolutnie koniec świata. Ale dziś już wiesz, jaka będzie sytuacja w Tańcu z Gwiazdami jesienią, czy jest to jakiś temat otwarty? Jeżeli chodzi o Tańc z Gwiazdami, to on jest dopiero na kolejną ramówkę, więc z tego co wiem, jeszcze żadne decyzje nie zapadły, bo po prostu jeszcze ten program nie był wzięty na tapetę. Wszyscy bardzo mocno pracowali teraz nad tą ramówką. Co będzie jesienią, zobaczymy. Miałaś okazję spotkać się z panem Edwardem Miszczakiem, odkąd jest w Polsacie? Tak. Mieliśmy już spotkania w sprawie produkcji mojego ślubnego programu, więc musieliśmy wszystkie szczegóły dograć. No to można wyczuć, czy było podanie ręki, czy przytulenie i wspominanie fantastycznych czasów. Jak atmosfera dopisywała dobra? Tak, było bardzo, bardzo fajnie, ale ja ogólnie nigdy w Polsacie nie miałam niemiłego spotkania, więc naprawdę panuje tu bardzo fajna taka przyjacielska atmosfera, znam tu wiele osób, więc nie mam jakiegoś, nie wiem, stresu wchodząc do Złotego Budynku, że coś złego się wydarzy. Nie. Stereotypowo tak jednak niektórzy myślą, że jak do Edwarda Miszczaka, to trzeba, wiesz, tak się bardziej wyprostować i ładnie się uśmiechnąć na wejściu. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba do całego życia trzeba podchodzić z jakąś taką otwartością i nawet jak będą jakieś zmiany, to każdy z nas sobie z tymi zmianami w życiu poradzi i znajdzie, nie wiem, inną drogę, zajmie się czym innym. Te zmiany to nie jest koniec świata.